Dzień dobry Państwu. 18 dzień maja 2019 roku. Telewizja KP Sport ponownie gości w Lubawie w hali sportowej ulica Świętej Barbary. No i właściwie małe, a nawet i duże déjà vu, ponieważ w zasadzie 364 dni temu widzieliśmy, słyszeliśmy się tutaj w Lubawie na identycznym meczu. Konstrukt Lubawa kontra Gwiazda Ruda Śląska. Z tą różnicą, że co prawda tam też był rewanż, ale Gwiazda Ruda Śląska prowadziła po pierwszym meczu 3-2. Tutaj Lubawa podejmie Gwiazdę w meczu rewanżowym o futsal ekstraklasę, a nie już o finał barażów o futsal ekstraklasę, tylko już bezpośredni awans z wynikiem 2-2. Hiszpański 18, Paweł Barański, to jest pierwsza piątka Gwiazdy Ruda Śląska. Poza tym 23 Maciej Maśkiewicz i 69 Daniel Sasy. Poza tym na ławce rezerwowych no będzie musiał do ligi niżej, do grupy północnej. Chociaż to też jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z tym systemem wyglądać. Maciej Maśkiewicz i także z przodu z numerem 15 Paweł Osowski, a więc gdzieś te wyjściowe piątki troszeczkę nam się zmieniły. Na pewno 8 bramek w tym sezonie Maśkiewicza w grupie północnej. Wycofanie do Sas! Daniel Sas! 1-0! Konstrukt Lubawa! Sas, Kiper i Kaniewski w polu. To na pewno, jeżeli chodzi o ekipę gospodarzy, w bramce Pedro do Rosario. Sylwester Kiper pierwszy raz w tym meczu zalicza swoje pierwsze sekundy. Naleśnik. Podanie do prawej strony, będzie okazja dla Mrowca na strzał. Mrowiec i kapitalny gol! Ulala Mateusz Mrowiec! Ależ on to zrobił kapitalnie. 1-1 w Lubawie. Niespodziewana bramka wyrównująca. Mówię niespodziewana, bo Arkadiusz Budzyn nie daje mu tam przejść. Siaduli jest! Gol na 2-1! Bartłomiej! Piórkowski! Ależ szybka riposta! Ależ odpowiedź Konstruktu! Michał Chyży pojawił się po prawej stronie. Właśnie w tej czarno-niebieskiej koszulce. Chyży zablokowany jeszcze. Nie koniec. Okazja na 2-2! Jakub Naleśnik! Na minutę i 58 sekund przed końcem. Gol na 2-2. Jakub Naleśnik. Jedna jest dogrywka. Dwa razy po 5 minut. I czekamy tutaj mimo wszystko na pełne rozstrzygnięcie tego, co się tutaj wydarzy. Bo jednak Gwiazda wróciła z dalekiej podróży. Wracał do obrony wraz z biegającym zawodnikiem z ataku. A teraz Grubalski! Słupek po strzale Sebastiana Grubalskiego. Na 33 sekundy przed końcem pierwszej połowy dogrywki. Rozgrywającym Barański. Uderzenie Barańskiego i gol po rykoszecie. Ta piłka wpadła do bramki. Paweł Barański. 3-2. Na 12 sekund przed końcem pierwszej części dogrywki prowadzi Gwiazda Ruda Śląska. Kibice wstali tutaj i oczekują na ten rzut karny. Strzał! Ale obok bramki. Bartłomiej Piórkowski. Za moment sędziego. Arkadiusz Budzyn. I gol! 3-3! 2 minuty i 3 sekundy. Do końca ostatniej części dogrywki. Mateusza Łożyńskiego, Grubalski, jest podanie do lewej strony, Grubalski! Barteczka! Długie wznowienie, Pedro do Rosario, Mrowiec! Mateusz Mrowiec! I Gwiazda Ruda Śląska prowadzi już 4-3! A więc być może jest to gol a la gwóźdź do trumny. Pane Barteczka, Dawid Barteczka, Mateusz Mrowiec. Kolejna sytuacja, gol! Mateusz Mrowiec! Mateusz Mrowiec i 5-3! Gwiazda Ruda Śląska gwarantuje sobie już awans do futsal ekstraklasy, a bardzo słabej ze strony Gwiazdy nic z tego nie będzie. Piłka obok bramki, po strzale Arkadiusza Budzyna. Futsaliści Gwiazdy Rudy Śląskiej już świętują i to oni po 3-letniej przerwie awansowali oficjalnie do futsal ekstraklasy.
Natomiast kontra klubowa będzie musiał jeszcze o to powalczyć z przedostatnim zespołem Futsal Ekstraklasy. Prawdopodobnie będzie to Pogoń 04 Szczecin.